Chwała Bogu. Pomódlmy się chwilę. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy na tym miejscu dzisiaj. Dziękuję Ci za to nabożeństwo, Ojcze. Dziękuję Ci za to, jakim nas stworzyłeś, Panie, za to, że dałeś nam się nawrócić, Ojcze, że możemy tutaj być w społeczności i wielbić Twoje święte imię. Dziękuję Ci za Twoje Słowo Boże, które będzie tu głoszone. Proszę Cię, aby nic nie wyszło z moich ust nieczystego, Panie, aby nic nie wyszło niezgodnego z Twoją wolą, ale abyś natchnął moje serce do głoszenia tylko Twojej prawdy, abyś otworzył serce i umysły ludzi tu zebranych, Panie, aby to Słowo, które będzie tu głoszone, było na Twoją chwałę. Proszę Cię o to w imieniu Twoim, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy Pismo Święte na liście, pierwszym liście Jana, rozdziale drugim i wersecie 14. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I tu chciałbym powtórzyć. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I dzisiaj chciałbym rozwinąć to słowo zawarte w tym wersecie. Pożądliwość. Wszystko, co się z nim wiąże i to, co opisuje Biblia. Pożądanie, jakie znamy, jest emocją. Jest emocją, która jest ściśle związana z chciwością i chęcią posiadania. I celem właśnie tej pożądliwości jest dogodzenie własnej przyjemności, własnemu sobie. Jest to takie typowe światowe postępowanie i Biblia nam mówi, że bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, jak czytaliśmy, i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Mamy nawet w przykazaniu: nie będziesz pożądał żony swego bliźniego, nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. I prawie każde słowo w Biblii, które jest określone jako pożądanie, oznacza namiętne pragnienie, takie dogłębne, namiętne pragnienie. I silne pragnienie, które jest opisane w Biblii, może być albo dobre, albo złe, bo nie każde pożądanie jest też złe. W zależności od naszego obiektu pożądania i motywu, jaki nami kieruje. Bóg stworzył nasze ludzkie serce ze zdolnością odczuwania namiętnego pragnienia. Zwierzęta czegoś takiego nie mają. Nie mają tego ryby, nie mają tego ptaki. Człowiek natomiast ma namiętne pragnienie. Pragnienie, które nami też kieruje i rządzi. Abyśmy przede wszystkim tęsknili za Ojcem. I to właśnie Pan Bóg włożył w nasze serca i w nasze jestestwo. Kiedy nas stworzył, kiedy byliśmy w ogrodzie Eden, kiedy Adam z Ewą tam się przechadzali jako ludzie, to właśnie mieli to pragnienie bycia z Panem Bogiem i tęsknąć też za i pożądanie Jego sprawiedliwości. Ale tak jak to w życiu bywa, człowiek wszystko zepsuł poprzez grzech pierworodny za namową szatana. I to dobre pożądanie, które pożądało Ojca, które pożądało Jego sprawiedliwości, które pożądało Jego miłości, zamieniło się w pożądanie związane z namiętnym pragnieniem czegoś, co Pan Bóg nam zabrania. I niestety, ale dzisiaj to słowo, jak słyszymy, pożądliwość, jest synonimem seksualnego lub materialnego pragnienia. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, 14 wersecie, pisze nam apostoł i podaje nam taki naturalny postęp nieograniczonego pożądania. Kusi człowieka jego własna pożądliwość, wabiąc go i pociągając ku złemu. Wskutek działania owej pożądliwości dochodzi do poczęcia grzechu.
Potem rodzi się sam grzech, a kiedy grzech dojrzeje, następuje śmierć. Bo każdy grzech rodzi śmierć, a grzech bierze się właśnie z pożądliwości, z tego, że nie potrafimy panować nad swoimi popędami, z tego, że nie potrafimy przestać myśleć o tym, co tak naprawdę wzbudza w nas jakieś podniety. Jak się rodzi ta pożądliwość? Jak się rodzi to pragnienie rzeczy, które Pan Bóg pokazuje nam w Biblii, że są niewłaściwe? Każdy, kto traci łączność z Bogiem, każdy, kto przestaje być w społeczności z Bogiem, kto odrzuca Pana Boga i kto kieruje swoją ścieżkę na własne tory, traci ochronę Pana Boga i dopuszcza do siebie szatana z całym jego asortymentem zła, z całym jego poligonem tych diabelskich rzeczy. Biblia nam mówi, że ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich rządz. Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski. Jak tutaj widzimy w liście Jakuba, jak nam apostoł przedstawił, modlimy się prosząc o rzeczy, które tak naprawdę do niczego nam nie są potrzebne, tylko do budowania własnego ja, do budowania własnego pragnienia i pożądania, do budowania tego, co jest niewłaściwe i tego, co Pan Bóg nam wskazuje, nie bierz tego, nie dotykaj się tego, to jest przeklęte. Ale my często mamy w modlitwach czelność właśnie prosić Boga o te rzeczy. To mogą być różne rzeczy, samochód, pieniądze, jakiś sukces zawodowy, cokolwiek, co w głębi serca czujemy, że to mogłoby nas zniszczyć, to mogłoby nas oddalić od Boga. Bo w Biblii jest napisane, poprzestawajcie na małym, a wszystko potem będzie wam dodane, jeżeli będziemy najpierw szukać czego? Królestwa Bożego. Najpierw musimy szukać Boga i Chrystusa, Jego sprawiedliwości, Jego łaski, Jego miłości. Pokutować z tego, co w naszym życiu jest nadal nieczyste, a wtedy Pan Bóg nas wysłucha i da nam wobec sprawiedliwości swojej, wobec tego, co nam zaplanował. Bo niestety właśnie dusza grzesznika, a często nadal jesteśmy ludźmi grzesznymi, pożąda zła. Dusza grzesznika pożąda zła. Ludzie z natury są ustawicznie źli, ustawicznie pragną tylko swojej przyjemności, ale człowiek Boży zna swoje miejsce, zna swoją drogę, który żyje według Słowa Bożego, wie, że kieruje się ciasną ścieżką prowadzącą do zbawienia, a na tej ścieżce jedynym pragnieniem i pożądaniem, jakie ma, jest Jezus Chrystus i Królestwo Boże. Jak mamy uniknąć tak groźnego pożądania naszego serca? W Rzymian pisze, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił. Gdy zmożnym do stołu usiądziesz, pilnie uważaj, co masz przed sobą. Nóż sobie przyłóż do gardła, jeśli masz gardło żarłoczne. Nie pożądaj jego przysmaków, bo to pokarm zwodniczy. O bogactwo się nie ubiegaj i odstąp od twojej chytrości. Gdy utkwisz w nim wzrok i już go nie ma, bo skrzydła sobie przyprawi, jak orzeł, co odlatuje ku niebu. Z nieżyczliwym człowiekiem nie ucztuj, nie pożądaj jego przysmaków, jak ktoś, kto dogadza apetytowi, tak samo i on postępuje. Jedz i pij, mówi do ciebie, a w sercu ci nie jest przychylny. Zwrócisz spożyty kawałek, słów miłych użyjesz na próżno. Widzimy, jak w tych fragmentach jest też opisane,
jak mamy tak naprawdę postępować. Biblia jest instrukcją życia i na każdym kroku nam wskazuje, co jest właściwe, a co nie, co nas buduje, a co nas pogarsza, co sprawia, że oddalamy się od Pana Boga. Ileż to ludzi dzisiaj ma też problemy w Kościele z obżarstwem, z obgadywaniem, z rzeczami, które naprawdę wydają się błahe, ale tak naprawdę, kiedy się im przyjrzymy, można sobie przez nie życie zrujnować. I często ludzie właśnie obwiniają innych o swoją pożądliwość. Obwiniają ich o swoje pragnienia, żądze, że to oni ich kuszą. Ale czy naprawdę jako chrześcijanie my możemy obwiniać innych za to, że upadliśmy, za to, że ulegamy swoim pożądliwościom? W liście Jakuba jest jasno napisane, to własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca, czyli szatana. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne, nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem każdego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. W pysze swojej powiada występny. Nie pomści, nie ma Boga. Oto jest całe jego myślenie. Czy aby na pewno tak jest? Czy każdy człowiek, który ulega złym namiętnościom, ponosi konsekwencje swoich czynów? Czy uważacie, że człowiek, który, nawet chrześcijanin, który ulega swoim pożądliwościom, ponosi konsekwencje za to? Jak sądzicie? Biblia nam prosto mówi, że świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czy może kto zgarnąć ogień do swojego zanadrza, a jego odzienie się nie spali? Czy może kto chodzić po rozżarzonych węglach, a jego stopy się nie poparzą? Tak jest z tym, który chodzi do żony bliźniego swego. Nie ujdzie bezkarnie ten, kto jej się dotyka. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Za winę chłoszczysz człowieka karaniem, jak mól obracasz w niwecz to, czego pożąda. Mimo że człowiek grzeszny, który ma pełno pożądliwości i myśli, że jest bezpieczny, że jest ukryty, że nie dosięgnie go kara Boża, że jakoś się wywinie, to Pan Bóg i tak to zweryfikuje. Bezpieczny, grzeszny człowiek się nie może czuć. Na pewno nie wtedy, kiedy ma ukryty grzech i jest w kościele. Bo prędzej czy później to wyjdzie. Prędzej czy później będą to ogłaszać na dachach. Prędzej czy później Pan Bóg upomni się o swoje i obnaży wnętrze tego człowieka, obnaży jego tak naprawdę pożądliwość i obnaży to, co ma w sercu. I czy to będzie za 2 lata, czy rok, czy dzień, czy przy końcu świata, ale zawsze to wyjdzie na jaw i ten człowiek nie będzie wtedy bezpieczny. Ale właśnie dzięki Bożej łasce mamy siłę, aby oprzeć się pożądaniu. Biblia mówi jasno, że objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Czyżby świat nie był piękniejszy, gdyby wszyscy żyli według przykazań Bożych? Gdyby wszyscy przestrzegali tak prostych zasad, jak życie wstrzemięźliwości, sprawiedliwości i pobożności? Czy by świat nie był piękniejszy, gdyby wszyscy ludzie zamiast wzbudzać jakieś konflikty, podburzać jednych ku drugim, po prostu by usiedli, porozmawiali, podarowali sobie, nie wiem, jedzenie, dobre słowo. Ale ludzie pożądają złego, pożądają wojny, pożądają konfliktów, mimo że wielu ludzi na przykład tego nie chce, ale w głębi serca tak nie jest, bo nie mówimy tutaj na globalną skalę. Ale lepszym pragnieniem mojego serca jest, żeby dogryźć sąsiadowi często, jak mi coś nie tak powie, niż przyjść do niego i z nim porozmawiać. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha,
a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, tak też nie czyńcie tego, co chcecie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. I tak jak już wcześniej wspomniałem, pożądanie nie jest grzechem, jeżeli chodzi o pożądanie i pragnienie naszego Ojca i Pana. Pragnienie, które jest zgodne z wolą Bożą, prowadzi nas do szczęścia i dobrobytu, a przede wszystkim zapewnia nam życie wieczne. Bo piękną jest rzeczą pragnąć zbawienia i żyć w wieczności z Chrystusem. W Izajasza 26 rozdziale, 9 wersecie są takie słowa. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, Duchu mój. Duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu. Bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. W 1 Tymoteusza 3 rozdziale pisze, jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania lub pięknej pracy pragnie. Oto pożądam Twoich postanowień, według Twej sprawiedliwości zapewni mi życie. Niech stąpi na mnie, Panie, łaska Twoja, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy. I Pan na to odpowiada, teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda. To są pragnienia zgodne z wolą Bożą. To są pragnienia, o które warto zabiegać. Nie o lepszy samochód, lepszy dom, lepsze rzeczy, tylko o to, abyśmy byli zbawieni. O to, abyśmy mogli przy końcu czasu stanąć przed Panem Bogiem czyści i gotowi na to, aby wkroczyć do Nowego Jeruzalem. I wszyscy posiadamy jakieś ukryte pragnienia. Ale przez naszą nieumyślną pielęgnację tych pragnień potrafią się naprawdę przeistoczyć w nienaturalne pożądanie i obsesje. Jednak zbyt mało staramy się w dzisiejszym Kościele o tym też rozmawiać. Staranne ukrywanie swoich problemów prowadzi tylko do ich nagromadzenia. I Jezus nam daje dzisiaj wybór. Po to otrzymaliśmy dar łaski, aby pragnąć Jego miłości w zamian za miłość pięknej z zewnątrz, ale przegniłej w środku nierządnicy tego świata. Wielu ludzi, wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, że cały czas tkwią w tej pułapce. W pułapce swojego własnego umysłu i serca. I kochani, powiem wam, ileż to już razy w swoim naprawdę krótkim, ale można powiedzieć intensywnym życiu chrześcijańskim widziałem obdarowane osoby, które przez ukryte grzechy, przez swoją skrytość z tymi grzechami, pożądliwościami, dały upust swoim żądzom, staczając się na tym na samo dno. Ile ludzi było przez takie rzeczy poranionych, kiedy widzieli mężów Bożych, którzy staczają się przez to, że nie potrafili sobie poradzić z własnym ja i z własną pożądliwością. Pożądliwość to nie tylko cudzołóstwo cielesne. Pamiętajcie, to nie tylko cudzołóstwo cielesne. To nie tylko chęć posiadania pieniędzy. Pożądanie ze świata, pożądanie świata i jego rzeczy zaczyna się wtedy, kiedy Pan Jezus staje się już tylko cichym, rozsądnym głosem z tyłu głowy, a nie potężnym, rzeczywistym Ojcem. Jeżeli się wstydzimy porozmawiać o naszych problemach czy lękach z ludźmi, to nie jest jeszcze tak tragicznie. Ale bać się i już mieć problem porozmawiania o naszych problemach, grzechach i pożądaniach z samym Bogiem, to już jest bardzo krótka droga do zniweczenia całego naszego chrześcijańskiego życia. Jeżeli my już się wstydzimy porozmawiać przed Bogiem i wolimy porozmawiać z człowiekiem, to uwierzcie mi, zaraz może nie być dla nas ratunku. Kiedy mówi się o pożądliwości ciała i serca, to zwykle przytacza się takie oklepane przykłady, jak na przykład seks pozamałżeński, lubieżne myśli, posiadanie wielkiego majątku. I po wysłuchaniu ludzie często kiwają głowami w kościołach, zadowoleni ze swojej świętości, bo tak niestety też dzisiaj jest.
odhaczają kolejne moralizujące kazanie, świadczące o ich nieskazitelnej, prostej drodze do ich przysłowiowego nieba. No bo przecież ani nie biorę narkotyków, no, e-papieros to nie jest używka, ani jeden papieros od święta również, ani się nie upijam, bo jak już to tak dla zdrowia, tylko lampka wina za co najmniej 25 zł, bo jestem koneserem. Ani nie zdradzam swojego współmałżonka, a to, że czasem chwilę pomyślę dokładniej o anatomii kobiecego ciała, to też nie ma znaczenia. I nie skarcę się za to w duchu, to przecież normalne, bo tak mnie, Panie Boże, stworzyłeś. Ani o posiadaniu bogactwa, to mogę zapomnieć i tak, bo nie chcę pieniędzy i pieniądze szczęście nie dają. Także wszystko ze mną w porządku, aleluja, jestem zbawiony. Teraz tylko pragnę bezboleśnie pójść do nieba, po przeżyciu przynajmniej tych 80 lat na ziemi, żeby doświadczyć tych wszystkich rzeczy, które Pan Bóg dla mnie przygotował i mnie obdaruje, kiedy już wejdę do Królestwa Bożego. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Jest to może wyolbrzymione, ale uwierzcie mi, że wielu chrześcijan dzisiaj tak postępuje i wielu chrześcijan dzisiaj tak myśli. I też to mówię z własnej autopsji. Jest tylko tu i teraz, a niebo w serce takich ludzi jest gdzieś daleko, w odległej przyszłości. Jest dzisiaj tak wiele tematów, które są bardzo rzadko poruszane w kazaniach. Ludzie nie chcą głosić o rzeczach, w których nie czują się mocni. Dręczy ich wewnętrzny wstyd i strach, bo trzeba by się było przyznać do wielu z pozorów błahych, ale według Słowa Bożego, śmiertelnych grzechów. Pastorzy, kaznodzieje, liderzy, członkowie zborów często wygłaszają wzruszające kazania o czystości, moralności, o niszczącym wpływie narkotyków, pijaństwa. A co na przykład z pornografią? Co z masturbacją? Co z przesadnym obżarstwem? Wiadomo, że na przykład pornografia jest zła, to jest demon wcielony, jest zniewoleniem i tak dalej. Po co w ogóle o niej wspomniałem i po co w ogóle o niej wspominać, skoro i tak jest zła? To skoro jest tak zła, to czemu ją tak wiele ludzi ogląda? I dlaczego często ludzie w kościele przychodzą do starszych zboru czy do osób, którym ufają i mówią, że mają problem z pornografią? Dlaczego? Dlaczego nie mówi się o oszustwach podatkowych, o pragnieniu dodatkowego zysku, o wystawieniu fikcyjnych faktur dla niższego podatku VAT? Dlaczego nie mówi się o korupcji, nawet tej w kościele? Dlaczego tak wielu ludzi próbuje dzisiaj przemilczeć niewygodne tematy? Dlaczego tak wielu chrześcijan nie wypowiada się w kontekście biblijnym o na przykład aborcji, czyli mordowaniu, holokauście nienarodzonych dzieci, o LGBT, o innych drażniących tematach, na które dzisiaj milczymy, żeby nam było wygodnie? Bo pragniemy spokoju, ale tego świata, nie Bożego. Dlaczego nie mówimy o związkach pozamałżeńskich? Dlaczego dzisiaj dużo ludzi w kościele żyje bez ślubu, twierdząc, że to normalne? Dlaczego Kościół Chrystusa dzisiaj milczy? Dlaczego dzisiejszy Kościół pożąda niebożych rzeczy? Zadajmy sobie to pytanie, czy w dzisiejszym Kościele, w Polsce czy na świecie jest tak idealnie, jak niektórzy chcą nam wmówić? Wiecie, dlaczego tak jest? Bo przeważająca ilość członków Kościołów jest cielesna. I sam doświadczyłem też tego problemu. A cieleśni ludzie lubią grzeszyć. Cielesny chrześcijanin uwielbia sobie usiąść wygodnie w swoim fotelu, z zimnym piwkiem, wyciągnąć nogi przed siebie i faszerować się szambem płynącym z teleodbiornika. I niestety tak jest. Bo to, co się ogląda w telewizji, to, co się ogląda często w internecie, to, z czego się korzysta, z Tinderów, YouTube'ów, Twitterów, Facebooków i tak dalej, to jest popkulturowa papka, która nam ryje umysł. Coś, czego Bóg mówi, nie dotykaj. Internet może służyć do dobrej rzeczy, ale powiedzcie sobie tak szczerze, w swoim sercu, czy ludzie wykorzystują internet do dobrych rzeczy w większości? Czy chrześcijanie szukają tylko i wyłącznie Bożych rzeczy w internecie? Ja na przykład nie mogę tego powiedzieć szczerze, bo też miałem z tym problem. Przestajmy się w końcu oszukiwać. Przestajmy w końcu mówić, że wszystko jest okej. Przestańmy moralizować innych, skoro sami mamy problem.
bo często nawet tego w sobie nie widzimy i udajemy, że jest wszystko w porządku, tworząc sobie własny obraz Boga, który Bogiem nie jest. Bo nasze serce, które pożąda świata, nie jest chronione przez Pana Boga. Cielesny człowiek za nic ma modlitwę, żal za grzechy czy karmienie się Słowem Bożym, dlatego że uwielbia grzeszyć, uwielbia taplać się w tym swoim przysłowiowym błotku. Jak Piotr pisał w swoim liście, że wraca jak pies do żygowin swoich. I taki chrześcijanin, taki człowiek zdaje sobie sprawę, że oglądanie pornografii jest grzechem, że oszustwa są grzechem, ale on to lubi. Sprawia mu to satysfakcję, to, że zaraz będzie miał kac moralny. Ważniejsze jest to, że aby się zaspokoić, aby pielęgnować swoje podniety. Ale wierzcie mi, gdzieś tam w głębi wierzy, że i tak dostąpi zbawienia. No to się chłopak czy kobieta zdziwi. Jak myśli, że dostąpi zbawienia, bo, nie wiem, odmówi jakąś modlitwę, bo przeprosi Pana Boga? Wiecie, przeprosić Pana Boga to nie wszystko. Naprawdę. Powiedzieć: o Panie Boże, przepraszam, że zgrzeszyłem, odtąd już nie będę. Nasze czyny i nasza postawa musi to potwierdzać, że się faktycznie zmieniliśmy, że odwróciliśmy się od grzechu, że to jest pokuta, zmiana swojego życia, 180 stopni. Dużo się o tym w Kościele mówi, ale bardzo mało się tego wykonuje. Bardzo mało. No ile jest kazań często o pokucie, ale kto tak naprawdę w swoim sercu tą pokutę odprawia? Kto tak naprawdę tą pokutę wykonuje? Staje z kolan i mówi: dobrze, Panie Boże, odtąd dzisiaj nie będę grzeszył. I faktycznie nie grzeszy. Nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Chrystusa, przez Słowo Boże, jak tylko przez jedną prawdziwą, wytyczoną ścieżkę, z pozoru niewidoczną, czasami ukrytą, na początku niezachęcającą, ale piękną i wspaniałą na końcu. Nie patrzcie na tą oświetloną i szeroką autostradę o nazwie Highway to Hell, bo na jej końcu jest tylko jezioro pełne ognia. Pamiętajcie, uleganie złemu pożądaniu daje nam tylko chwilowe zadowolenie. Prawdziwe szczęście zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności, czyli od skupienia się na Panu Bogu, bliźnik, stąd nauka biblijna. Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. A sługa Pana ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym, powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Szukajmy tego, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, nie zaś świata, bo świat niszczeje i cała sprawiedliwość i całe pożądanie i wszystko, co jest związane z tym światem, przeminą. Ale ten, kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Amen. Amen.